Zapraszamy na fragmenty meczu MKS-u Szczablo-Zdrój z Karoliną Jaworzyna Śląska w Lidze Okręgowej. Mecz, który rozegrano w Szczawnie-Zdroju, miał dać odpowiedź wszystkim kibicom na to, w jakiej formie jest obecnie drużyna prowadzona przez trenera Rafała Siczka. Gospodarze od początku starali się narzucić swój styl gry, chcieli być bardzo aktywni w ofensywie, starać się stwarzać sobie sytuacje bramkowe. Zespół gości był jednak do tego spotkania bardzo dobrze przygotowany taktycznie. Dobra gra w destrukcji sprawiała, że piłkarze Karoliny już w środkowej części boiska potrafili przechwytywać zagrania swoich rywali. To zaś pozwalało im kreować grę w ofensywie na tyle skutecznie, że bardzo często gościli w okolicach pola karnego szczawieńskiej drużyny. Podopieczni trenera Rafała Siczka mieli spore problemy z tym, by w początkowych fragmentach swoich akcji zachować płynność. Bez tego zdecydowanie trudniej było im zbliżać się w strefę obronną przeciwnika, który z każdą kolejną minutą czuł się na boisku MKS-u coraz pewniej. Bardzo spokojna gra od tyłu dawała nadzieję na to, że w Szczawnie Karolina zdobędzie się na korzystny rezultat. To jedna z tych akcji ofensywnych, która zapowiadała się naprawdę bardzo ciekawie. Rzut rożny, dośrodkowanie piłki na pierwszy słupek, ale tutaj dobrze też zachowali się obrońcy MKS-u. Jeszcze jedno zagranie, tym razem z rzutu z autu. Piłka wybita przez defensywę gospodarzy. Nie zmienia to jednak faktu, że Karolina była ponownie w okolicach szesnastki swojego rywala. Dośrodkowanie w pole karne, tam już próba zamknięcia akcji z 5 metra. Nieudana jednak i raz jeszcze goście musieli tworzyć całą akcję od początku. Tym razem prosto padła piłka, wprost w ręce bramkarza. MKS gra dobrze na własnym terenie. Dzisiaj jednak rywal postawił naprawdę trudne warunki. Z biegiem czasu wydawało się, że to spotkanie będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Że to właśnie goście w całkowitej dominacji narzucą swój styl gry. Jeszcze jedna próba strzału z dystansu, świetna okazja na zdobycie gola, ale tylko rzut rożny. Kolejne dośrodkowanie, dobrze gra w defensywie Szczawno, które mimo wszystko to spotkanie przegrywa.